mroczne kotły przypominają krajobrazem góry wysokie, a ich krawędzie należą do najlepszych punktów widokowych w Karkonoszach. Najbliżej do nich ze Szrenicy. Stare Karkonosze mają 500 milionów lat, młodsze 250. Ich poród następował w strasznych kamiennych mękach. Otóż pod pokrywą starych skał wybuchały wulkany, ale lawa nie wydostawała się na zewnątrz, tylko pod powierzchnią zastygała w granit. Z upływem epok stare góry słabły, wietrzały i pękały pod wpływem ruchów tektonicznych ziemi i kolejnych wybuchów wulkanu. Wreszcie wydały na świat te młodsze. Owocem owego porodu jest niespotykane gdzie indziej w Polsce bogactwo minerałów i kruszców. Również w tym wąwozie, w jamie za środkową kaskadą wodospadu Kamieńczyka, poszukiwacze natrafili na złoto. Obok wąwozu wyżłobionego przez wody strumienia stoi najmłodsze schronisko karkonoskie. Kojący do snu szum wodospadu dodają tu gratis. Wielkie emocje czekają turystów w starej chacie walońskiej w Szklarskiej Porębie. Palba z karabinu ma oswoić przyszłego Walończyka z hukiem i zapachem prochu, potrzebnego do kruszenia skał, przez które przyjdzie się przedzierać w poszukiwaniu minerałów. Ceremoniał inicjacji następuje w kuźni walońskiej. Złóż swoje narzędzia pracy, siadaj na czarną płytę labradorytową i poddaj się działaniu ognia i powietrza. Obmyj się dokładnie dymem. Pokaż splot słoneczny. Oto kryształ górski z góry Zerskich, symbol ziemi, i oto woda z dobrego źródła. Przy ich użyciu wypędzać będę z ciebie złe moce. Nabierz dużo powietrza do klaty i wypowiedz głośno swoje imię. Wojciech! Wyganiam Wojciechu z ciebie złe moce i wolnym cię czynię. Na kowadło. Kamienie szlachetne wypłukane w naszych strumieniach karkonoskich. Zadatek wielkiej twojej fortuny i powodzenia u kobiet. Oto eliksir życia i śmierci. Będziesz zawsze dzielnym Walończykiem. Żebyś dochował tajemnic walońskich, mistrza walońskiego swojego szanował. Mianuję cię, Wojciechu, starszym czeladnikiem walońskim. Od tej chwili żadna paskuda do ciebie dostępu nie będzie miała, a nasze góry będą dla ciebie przyjazne. Wiedźmy, proszę ubrać go w szaty walońskie. Dawne ubranie walońskie musiało chronić przed wiatrem, deszczem, zimnem. Takie okrycie nie mogło być kuse. I stąd zapewne wzięło się przekonanie, że Walończycy przylatywali na wielkich skórzanych płaszczach w te góry. Ci pierwsi, wtajemniczeni, przestrzegali święcie praw swego kodeksu. Przed wyprawą odbywali 7-dniowy post, brali udział w mszy, na której święcone były ich narzędzia i na której przyrzekali uczciwie dzielić znalezione dobra. Żeby ustrzec się zatargów, każdy z poszukiwaczy miał wyznaczony obszar penetracji. Ważnym punktem topograficznym była dla nich 20-tonowa skała pod Szklarską Porębą, zwana Chybotkiem. Wskrzeszaniu tradycji walońskich w Karkonoszach wiele trudu poświęcił też klan Sokołowskich ze Szklarskiej Poręby. Oni także utworzyli tu muzeum, zgromadzili zbiory minerałów i zgłębiają wiedzę o dawnych poszukiwaczach skarbów. Najstarsza pisana wiadomość o pobycie Walończyków w tych górach, sporządzona przez Włocha Antoniego de Medici, pochodzi z początków XV stulecia. Po swojemu współczesną walońską tradycję zapisuje, a właściwie wygrywa, Janusz Szubrzyński. W letnie dni, kiedy okna domu brata Hugona są otwarte, ponad wleńskim rynkiem płyną walońskie nuty. Bracie Hugonie, czy to są owe słynne instrumenta walońskie? A już ci. Wszak z basetlą, czy z bur, czy basem Walończyk w góry nie chodził. Natomiast z niewielką fujarką,
bez żadnego kłopotu. Do każdej kieszonki i do sakwy z talarami się zmieścić mogą. A nawet i zapaskiem można nosić taki instrument. O wesołą nutkę walońską teraz proszę. Brat Hugon, czyli Janusz Szuprzyński, jest kustoszem muzeum w Lwówku Śląskim i wielkim miłośnikiem dolnośląskiej ziemi. Jego pasją jest też gromadzenie instrumentów pochodzących z różnych stron świata. Wygrywa na nich melodyjki podczas spotkań walońskich od gór izerskich po Karkonosze. O muzycznych talentach dawnych poszukiwaczy skarbów ziemi nie znalazłem nigdzie ani słowa. Trudno więc określić, co i na czym grali. Januszowi walońskie nutki podsuwa jego muzyczna wyobraźnia. Ziemia jeleniogórska to kraina pełna sztuki. Bo to i Michałowice z Teatrem Kutów, i Lubomierz z przeglądem filmów komediowych, Jelenia Góra z Festiwalem Teatrów Ulicznych, wieś Pławna 9 z misteriami Dariusza Milińskiego, czy stacja Wolimierz z Teatrem Lalek i pracownią przemiany czasu w przestrzeń międzyplanetarną. Na tej ziemi nie brakuje ani urzekających widoków, ani przygód, ani tajemnic. Jeden zamek Czocha wystarczy na całe danie. Kopalnia bazaltu pod Lubaniem to pamiątka po wygasłym wulkanie. Te najciekawsze, jak organy wielisławskie, opisano i umieszczono na specjalnym szlaku turystycznym. Świeradów to dobre miejsce dla polepszenia zdrowotności. Drepcząc z kubełkiem mineralnej po 80-metrowej modrzewiowej hali zdrojowej, dowiesz się, jak to z tutejszym radonem i z żabą było. A gdy nabierzesz sił dla kondycji, wejdź na Stóg Izerski, 1107 metrów. Wstąpił do Czarciego Młyna, po drodze mu było. A tak, w Czarcim Młynie w Czerniawie Zdroju pracował kiedyś stary pietrarz, a teraz gospodarzy jego syn, Adam, który ugościł mnie garncem mleka i foremką prawdziwego razowego chleba. Zabrałem go ze sobą, by ofiarować wielkiemu mistrzowi walońskiemu, Juliuszowi Naumowiczowi. To on zlecił mi tę krótką peregrynację dla opisu skarbów okolicznej ziemi, którą z wielką przyjemnością poczyniłem. Bądź pozdrowiony, wielki mistrzu, i zechciej przyjąć od czeladnika Adalbertusa ten bochen prawdziwego walońskiego chleba. Za pługiem chleb znojny, ale spokojny, głosi ludowa mądrość. Juliusz wybrał jednak chleb poszukiwacza bogactw ziemi, bo jego żywiołem od zawsze był ekstremalny sport i przygody. Jeden raz się nie udało. Po wypadku w górach z bardzo ciężkim urazem kręgosłupa wylądował na wózku inwalidzkim. Na zawsze. Skąd wziął moc, by żyć dalej, to jego tajemnica. Ale odnalazł jej tyle, że wystarczyło na stworzenie całego walońskiego imperium. Muzeum, skansenu, sieci handlu minerałami. Mało tego, setki ludzi natchnął miłością do sudeckich gór. Bez nadziei jest nadzieja. Tylko mistrzowie o tym wiedzą. I Julo Herbujuna bez wątpienia nim jest.